Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. I zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie głownym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jedno okiem wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Mocne słowa, prawdaż? Takie, że aż ciarki na plecach. A chirurgia ewangeliczna wydaje się dosyć makabryczna. Oczywiście jest to pewien sposób wyrazu bliskowschodni naznaczony pewną parabolą, przesadą, trochę zdramatyzowany po to, żeby mocniej zabrzmiał, żeby pod obrazem tych drastycznych scen ujawniła się prawdziwa intencja pewnego radykalizmu, pewnej jednoznaczności. Sytuacjach, które mogą być dla innych, uwaga, tu jest to kluczowe słowo, zgorszeniem, a może nawet lepiej przetłumaczyć upadkiem, czyli czymś takim, co sprawi, że im się załamie wiara, że żyją szczerze i uczciwie, nie na pokaz i nie faryzejsko, coś, co zaowocuje powiedzeniem, nie chcę być z takimi ludźmi. Nie chcę mieć do czynienia z kimś, kto jest na tyle niejednoznaczny, na tyle obłudny, że mnie do niego nie ciągnie, że to jest jakiś rodzaj odstręczenia, odrzucenia. To są te mocne słowa, do nich dojdziemy, wrócimy, ale zacznijmy od tej pierwszej sceny. Jezus z uczniami prowadzi nieustanną instruktor uczy ich. To jest taka szkoła, w której on próbuje ich korygować z ich zwykłych ludzkich zapędów. Wysłał ich do Izraelitów najpierw, do swoich, o to, żeby wyzwalali od złych mocy, żeby leczyli choroby, żeby głosili dobrą nowinę. Oni wrócili, mieli trochę sukcesów, trochę pomyłek. Jezus ich koryguje. Już nieraz się skupialiśmy na tym, że ta korekta zazwyczaj dotyczy ich takich zapędów monopolistycznych, że to oni są ci najbliżsi, że to oni mają dostęp do Jezusa i to jest ekskluzywne i my. I dzisiaj to przybiera bardzo silnie swój wyraz, kto nie chodzi z nami tam jest. W greckim oryginale można by znaleźć znaczenia bliższe temu, co oddalibyśmy, kto nie jest swój, to nie jest nasz człowiek, moglibyśmy tak powiedzieć, nie,
nie wędruje z nami, nie podąża za Jezusem, nie należy do naszej grupy, nie jest z naszej drużyny, z naszej, teraz mogliby się dopowiadać, z naszego podwórka, z naszej partii, z naszego ugrupowania, z naszej frakcji kościelnej. Kto nie jest z nami, to jest wyłączające mówienie, takie bardzo kategoryzujące my i oni, swoi i obcy. Jezus tego nie znosi. Jezus ma taką wolność w sobie, że kompletnie ignoruje te podziały, że dla Niego nie ma czegoś takiego, my i obcy. Tam pytanie jest o co innego, o dobrą wolę, o czystą intencję. Zobaczcie, ile razy Jezus musiał upominać tych apostołów, że zabraniali dzieciom przychodzić do Niego. Po co macie przeszkadzać mistrzowi, idźcie precz? Właśnie, że nie. Niech dzieci przyjdą z matkami, a je pobłogosławię i pokażę je jako przykład tego, że taką prostą, takim zaufaniem, takim wtuleniem się, takim przylgnięciem można o wiele więcej zyskać niż mądrzeniem się, niż stawianiem właśnie kategorii podziałów, wykluczeniem. Jest upomnienie przy tej samej konstelacji, tych samych dwóch braci, nazwanych synami gromu, Jan i Jakub. Chcieli spalić wioskę samarytańską za to, że ich nie przyjęli na nocleg. Rzucimy na nich gromy, spuścimy ogień z nieba. Jezus mówi, nie róbcie tego, to nie jest imię moje, to nie jest chrześcijaństwo, to nie jest jakby znamie mojego uczniostwa. I dzisiaj dokładnie w tym duchu jest bardzo mocny moment, w którym Jezus mówi o tym, że ci, którzy działają dobre rzeczy w moje imię, ci, którzy wyzwalają ludzi, mimo tego, że nie są znani z imienia nawet, nie są swoi, nie są z naszej, nie mają legitymacji, przynależności, ale robią dobre rzeczy, to nie można im tego zabronić. Oni nie będą źle mówić o mnie, oni robią to być może inaczej, na swoich drogach, ale robią coś, co jest ze szczerą intencją i z dobrym skutkiem, jak widać. No ale uczniom się to nie podoba. Oni by woleli mieć monopol. Oni są wybrani. Oni są ekskluzywni, najbliżsi. Oni mają jedynie dostęp do Jezusa i chętnie by ten dostęp limitowali. Z taką postawą kojarzy mi się taka debata teologiczna, która trwa od wieków, mówiąca o tym, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Był taki moment, kiedy na Soborze Florencji w XV wieku próba istniała jeszcze mocniejszego przeforsowania takiej prawdy, która miała być ogłoszona jako soborowa, nieomylna. Poza Kościołem nie ma łaski, próbowali niektórzy poddać pod obrady soboru i poddali. Wiecie, co to znaczy? Jeśli człowiek mówi, że poza Kościołem nie ma łaski, łaski Bożej, Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia, to znaczy, że sobie uzurpuje władzę nad limitowaniem boskich darów. Jakby sam próbuje ograniczyć tego Boga, zamknąć go w jakimś pomieszczeniu i dostęp do tego pomieszczenia kluczyk ja mam. Nie Pan Bóg, ja. To jest taki jakby kranik, tak, z łaską boską. Ja mam możliwość przekręcania tego kurka. Nie Bóg, który jest wszechmocny i miłosierny i Jego słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi, tylko ja będę decydował, co Pan Bóg może, a co nie. No i ten niedoszły dogmat na szczęście odrzucono i powiedziano, nie, to jest absolutna uzurpacja, to byśmy sobie przywłaszczyli boskie przymioty, a tego nie możemy zrobić jako ludzie, nawet z najwyższych stopni kardynalskich czy papieskich. I to jest pokazanie momentu, w którym trzeba się cofnąć, trzeba się ograniczyć, trzeba sobie tej pokusie postawić tamę. Bo w każdym z nas taka pokusa pewnie istnieje, ona jest i na polu religijnym, ale na innych również, tego właśnie, że my wiemy lepiej, my mamy rację, tylko my mamy rację. Jak ktoś inaczej, to już jest kłopot. Zostańmy na polu religijnym, bo nie chcę wchodzić w tę sytuację ekskluzywizmów właśnie partyjnych, politycznych, społecznych, czy też naukowych nieraz. Różne są pomysły ludzkie na to, żeby mieć kluczyk do skarbca. Wyłączny, jedyny, niepowtarzalny. Otóż w tych wymiarach religijnych my
patrząc w szerokiej perspektywie, gotowi jesteśmy inaczej wierzącym odmawiać możliwości dojścia do zbawienia. Pewnie, że nie wszyscy, ale niektórzy mają taką tendencję, żeby powiedzieć, że tylko nasza droga, tylko nasz dogmat zamyka Boga w jakiejś formule jedynie słusznej. I to jest pokusa, którą trzeba zwalczać, którą jakby Jezus pokazuje wyraźnie. Nie tak. Nie tędy droga. Nie Ty będziesz decydował o mojej łaskawości. Wróciłem w tamtym tygodniu z medytacji chrześcijańskiej, z takiego sympozjum w Belgii, gdzie między innymi o tym rozmawialiśmy. Dlatego się spóźniłem na mszę, na szczęście ksiądz Alfred był. Przyjechałem cały napromieniowany takim dobrym myśleniem uniwersalnym, gdzie ojciec Lawrence Freeman, benedyktyn, gdzie wielu naprawdę tęgich filozofów, jak Charles Taylor z Kanady, przylecieli, obradowali, rozmawialiśmy, medytowaliśmy 3 razy dziennie. Głęboka medytacja, prawie 200 osób siedzących w jednej wielkiej sali w absolutnej ciszy. I myślenie i mówienie o czymś, co otwiera, co oni tam na Zachodzie już dawno mają jako rzeczywistość, a co nas w polskim kościele pewnie czeka. Pewien rodzaj rewolucji, może oczyszczenia, może odejścia części ludzi, może jakiegoś właśnie napięcia, które sprawi, że popękają trochę zmurszałe formuły nieraz feudalnych jeszcze zupełnie układów, szczególnie wśród duchowieństwa. Oni mówią o wielkim spokoju, który płynie właśnie z takiego uniwersalnego zjednoczenia się z Bogiem na poziomie ciszy, na poziomie skupienia. I tam rzeczywiście siedzieli obok siebie i katolicy, i Anglikanie, są i Żydzi, i niewierzący również. I w tym skupieniu mogą odnaleźć jedność. Dlaczego? Ojciec Freeman o tym genialnie mówi, pisze. No właśnie, to jest ta pokusa, zamknąć Boga w dogmacie, a przecież dogmat jest tylko jedną formułą, jest tylko próbą, jest nieudolną, bardzo ograniczoną słowem, nie mamy innych narzędzi, próbą zdefiniowania prawdy o Bogu. Ale jeśli byśmy myśleli pysznie, że to jest wszystko, co jest do powiedzenia na temat Boga, to byśmy byli właśnie jak ci, co chcieli powiedzieć, że poza Kościołem nie ma łaski. Dogmat jest potrzebny, bo on porządkuje, ale nie możemy sobie uzurpować prawa na temat tego, że ktoś, kto ma inny dogmat w innej religii, albo nie ma dogmatu, ale jest poszukiwaczem prawdy na tamtych drogach objawionych dla niego w innej kulturze, że on jest wykluczony, on jest zły, że ten muzułmanin, który do nas ma przyjechać, to jest ktoś, kto jest napiętnowany, przeklęty i że trzeba go najlepiej nie wpuścić, odseparować, bo on nam wiarę zabierze. Nie tak będzie między wami, zdawałoby się dzisiaj powiedziałby Jezus. Jest takie bardzo mądre chińskie przysłowie, które bardzo mi się spodobało, właśnie ojciec Freeman je cytował. Mędrzec pokazuje palcem na księżyc, a głupiec zatrzymuje wzrok na palcu. Na księżyc pokazuje, tam gdzieś daleko, nieosiągalnie, wysoko, na źródło światła, czy też to odbicie piękne światła słonecznego. A głupiec się zatrzymuje na tym palcu i się koncentruje, myśląc, że to jest istota sprawy. Nie. My jesteśmy ograniczeni naszymi ludzkimi ograniczeniami. Nawet w tym mówieniu o prawdzie Boga, no bo nie jesteśmy w stanie go ogarnąć. Niektórzy mówią, że hinduizm jest religią politeistyczną, bo ma 30 milionów bóstw. Ale jak na to inaczej spojrzeć, to niektórzy z kolei teologowie mówią, że to jest religia mówiąca o jednym Bogu, który ma tak wiele przymiotów, jest tak nieogarniony, jest tak wszechróżnorodny, że nie da się go zamknąć w jednej formule, że nie da się go kluczykiem zamknąć w jednej świątyni. On ma miliony twarzy, oblicz, sposobów przejawiania się, miłosierdzia, dobroci. A mowa jest w zasadzie o jednym Bogu, o jednym,
Najwyższym, który się objawia na tyle sposobów. No my też jesteśmy trochę nieudolni w tym, bo jeśli muzułmanom mówimy, że my wierzymy w Boga w Trójcy, to oni się z kolei pytają, jak albo jeden, albo trzech. No, oni są stricte monoteistyczni, a nas uważają trochę za politeistów. I można by pewnie na takim poziomie się spierać, wojny prowadzić, ludzi zabijać w imię takiej oto niby prawdy. To jest rozmowa o Księżycu, a nie o Księżycu. Więc jeśli naprawdę chcemy dobrze zrozumieć to, co mówi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to powinniśmy wybrać tę opcję Jego wolności, całkowitej wolności, która nie pyta o formułę, nie pyta o przynależność, nie pyta o nominalne definicje, tylko pyta o dobrą intencję, o owoce Twoich czynów, o to, czy jesteś człowiekiem dialogu, czy też chcesz mieć wyłączność pyszną i głupią, naprawdę, która będzie i tak za chwilę okaże się tylko bardzo cząstkową prawdą.